A, bardzo dobra herbata. Hej moi kochani, witam was bardzo serdecznie tutaj, ja Hanta i... Hej, w końcu ruszmy ten piątkowy blok, który właściwie trochę zaczął działać w październiku, w listopadzie umarł i teraz od grudnia miałem coś robić i jest połowa grudnia, jak gówno zrobiłem. Ruszmy w końcu tą bryłę z posad świata, czy jak to tam było, Mickiewicz! Okej, słuchajcie, póki co postaram się nakręcić dwa vlogi książkowe, jeden po drugim. Pamiętacie, że zajęliśmy się uniwersum Star Wars? Tak, zajęliśmy się uniwersum Star Wars właśnie dynastią. Dynastia zła, bo tak nazywa się ta książka, dlatego mi dynastia wpadło do głowy. Trylogia Dartha Bane'a, którą właśnie widzicie przede mną. Czyli pierwsze, Droga Zagłady, Zasada Dwóch, bo druga książka i trzecia właśnie Dynastia Zła. Pamiętacie, że Drogę Zagłady sobie omówiliśmy i to bardzo, bardzo szczegółowo. Właściwie całą historię postarałem się wam opowiedzieć we vlogu książkowym chyba tam w październiku. I oczywiście tutaj będziecie mieli, teraz możecie sobie kliknąć tamto i tam u góry, tam będzie lista, z playlista na pewno z vlogami książkowymi. I oczywiście po filmie na sam koniec się pojawią te całe tu ekrany, więc będziecie mogli sobie tam kliknąć i przejść do poprzednich filmów. Również serdecznie was zapraszam do mojej serii, która się zaczyna coraz bardziej rozwijać z The Star Wars The Old Republic, czyli grę MMO. Coraz więcej jakichś tam tematów staram się poruszać, nowe pomysły mam na kolejne filmy i tak dalej, także też serdecznie zapraszam. Oczywiście pojawi się to gdzieś tam na ostatnich kartach albo w tym magicznym i tam u góry. Więc tak, Drogę Zagłady sobie omówiliśmy, tak jak mówię, a kolejne dwa tomy, oczywiście każdy z tom dostanie osobny odcinek, dlatego widzicie, że dzisiaj omawiamy Zasadę Dwóch. Natomiast już postaram się bardziej pobieżnie te książki opisywać. Zdecydowałem się na głębokie opisanie pierwszej części z tego względu, żeby mocno nakreślić uniwersum, w którym się znajdujemy, mocno nakreślić historię, bohatera i tak dalej. I wiecie, no to jest trylogia, więc no ciężko, skoro mamy Dartha Bane'a, no to wiemy, że on nie zginie w pierwszej części na przykład, bo musi być w drugiej i w trzeciej, tak? No, na tej zasadzie, tak? I co się później z nim dzieje, no to też nie jest powiedziane, że akurat trylogia się ten, ale wiemy, że nie może mu się dziać źle, skoro tutaj jest jakaś trylogia, tak? Więc powiedzmy, że to nie jest żaden jakiś tam spoiler. Tak samo patrząc po okładce Darth Zana, no we wszystkich trzech częściach się pokazuje, już o niej mówiliśmy w pierwszej części na koniec, ale tak jak mówię, bardziej pobieżnie sobie historię nakreślimy, więc zaczynajmy. Co się dzieje w Zasadzie Dwóch? Zasada Dwóch zaczyna się dokładnie w tym momencie, kiedy skończyła się Droga Zagłady, czyli na planecie Rusan, gdzie Bane spotyka Rein, czy Reinach. Chyba Rein, ona tak się nazywa, ale Reinach to jest jakieś tam przezwisko, no nieważne. W każdym razie spotyka tą małą Rein, która zabiła dwóch bodajże Jedi? Czy to byli Jedi, czy to byli jacyś truperzy zwyczajni? Nie, no chyba Jedi. Ogólnie tam jest taka akcja, że ona zabiła dwóch Jedi, dlatego że Jedi, po tym jak, wiecie, uderzyła ta bomba myśli, duszy, czego tamkolwiek, pamiętacie ten rytuał z końca pierwszej części, na planecie Rusan znajdowały się takie śmieszne stworzenia, które wyglądały jak takie włochate kulki latające w powietrzu, tak? I te stworzenia były bardzo emocjonalnymi stworzeniami, kiedy to ta bomba cała wybuchła, nie pamiętam jak już się ten rytuał nazywał, to te stworzenia zwariowały i zaczęły mordować po prostu siebie nawzajem, wszystkie inne stworzenia i w tym także ludzi, więc Jedi zostali wysłani z powrotem na Rusana, tak żeby ukatrupić te... Czy to byli jacyś tam ludzie z tego, no nieważne, gdzieś po jasnej stronie, od Republiki. Żeby po prostu, wiecie, wybić te stworzenia, bo inaczej te stworzenia wybiją całe życie na tym. I Rein miała takiego jednego pluszowego kolegę, który jej bardzo pomagał i ci Jedi zabili go i ona dlatego zabiła ich. I wtedy Bane zobaczył, że ona ma potencjał. No i pokazał jej właściwie to, co powstało z tej całej bomby. Nazwę to bombą myśli, nie pamiętam jak się to nazywało. Możecie napisać w komentarzach, jeżeli pamiętacie, albo oglądaliście poprzedni odcinek, albo właśnie obejrzeliście, to możecie napisać w komentarzu, jak to rytuał się nazywał, bo pewnie gdzieś tam miałem opisane. Nie, nieważne. Pokazał jej, co tam się właściwie stało, żeby jej pokazać ten ogrom tego wszystkiego, tak? Do czego on doprowadził, żeby jej pokazać, wiecie, już pierwsze nauki przekazać.
że my jesteśmy w zasadzie dwóch. I jakby no o tym jest ta książka, tak? O tym, że Bane uczy Zana zasady dwóch, co ona oznacza, że, wiecie, no to jest proste, tak? To, nie? Że jeden mistrz, jeden uczeń, kiedy uczeń przerośnie mocą mistrza, to musi zabić mistrza i sam zostać mistrzem i pozyskać nowego ucznia, tak? Aczkolwiek to nie wszystko takie proste i kolorowe, o czym właśnie przekona się Zana przez następne dwie części. No i już po pokazaniu jej właśnie, bo tam powstała w miejscu tej bomby, powstała taka po prostu sfera jakby z duszami w środku, to było przerażające, ale Zana zobaczyła tą potęgę Bane'a. No i Bane powiedział jej: okej, więc to jest twój pierwszy test, młoda. Ja sobie biorę ten wahadłowiec, to jest mój wahadłowiec, ten co ukradłem, ten walcyn cały, który ukradł w pierwszej części. To jest mój wahadłowiec, ja se go biorę, ja se go lecę z nim tam, na taką se planetę, a ty se radź. I ona tak: what the fuck, nie, a ty nie miałeś mi czegoś uczyć? Nie, to jest twoja pierwsza lekcja, młoda, nara. I poleciał sobie. Poleciał sobie i ciul, a młoda została sama. No i później ona ma dosyć taką szybką historię, na zasadzie znaleźli ją jacyś tam dobrzy ludzie, mieli jej pomóc, mieli ją ewakuować z planety, w sensie ci z Republiki, wzięli ją na wahadłowiec, mieli już, wiecie, wracać w przestrzeń tam na górę, bo po prostu nad planetą Rusan cała flota Republiki się tam zebrała. Czy tam tej Armii Światła? Nie, Armia Światła to akurat Jedi byli sami. No nic, tam się cała ta flota zebrała i mieli tam już lecieć, a ona w tym momencie wzięła blaster i wszystkich wyrżnęła i tak, Zana od samego początku była mocno mroczna i pojebana. Zabiła wszystkich i poleciała właśnie w tamtą stronę, gdzie miała się teoretycznie spotkać. Z Bane'em leciała tam parę dni. Bane dlaczego tam poleciał? Nie pamiętam, jak się ta planeta nazywała. I pewnie nie mam tego zapisane, ale mogę spojrzeć. Nie wiem, jak się ten, nie wiem, czy w ogóle planeta miała nazwę, chyba miała, ale w każdym razie Bane podczas przeszukiwania obozu, jeszcze na Rusanie, obozu właśnie Bractwa Ciemności, natknął się na pewien zwój, czy to Zana mu pomogła się natknąć na ten zwój, nie pamiętam już do końca, nieważne. I ten zwój, na tym zwoju była oznaczona lokalizacja dawnego, sprawdawnego właściwie już władcy Sithów, czy Lorda Sithów, Freedona Nadda. Tak? Dobrze mówię? Freedon Nadd. Dokładnie tak się nazywał. Przejebanie mocny koleś. I tam była lokalizacja grobowca tego Freedona Nadda na jednej z planet. I właśnie tam Bane się udał. I właśnie dzięki temu, jakby od tego grobowca zaczyna się tak naprawdę perypetie Bane'a właśnie w zasadzie dwóch w tej książce, ponieważ on szukał tam ogromnej mocy, a jedyne co znalazł, no coś w rodzaju niby mocy, nie do końca, mianowicie w grobowiec usiany był orbaliskami, tak się nazywają takie stworzonka, takie kurczę troszeczkę krabowate bym powiedział, stworzonka, czy bardziej jakby taki, wiecie, wielkości kraba, żuk, coś takiego. W każdym razie były to stworzenia, które żywiły się mocą. Tak, właściwie żywiły się mocą i wykrywały potężnych mocą użytkowników. Takich użytkowników atakowały, wgryzały się w jego ciało i nie było możliwe, żeby oderwać już takie żyjątko od ciała. Ponadto pancerze tych żyjątek, które były czarne, były tak cholernie, znaczy były mocniejsze niż jakikolwiek po prostu materiał znany w tamtym uniwersum, tak? Był cholernie mocny, nawet opierał się uderzeniom miecza świetlnego. I to poniekąd była pewna moc, dlatego że te orbaliski, tam Bane starał się przed nimi uciec i tak dalej, część do niego się przyczepiła. One były początkowo małe. One żywiły się mocą, pochłaniały moc użytkownika w zamian troszeczkę na zasadzie jak kleszcz działa. O, może kleszcz to jest najlepsze porównanie. Kleszcz, wiecie, że spiła krew, ale kiedy będziemy go próbowali tam jakoś ściskać i tak dalej, on może, jak to się mówi, zwymiotować do środka, do naszego ciała, dzięki temu
dzięki temu przez to możemy zachorować dosyć poważnie, wiecie, zapalenie opon mózgowych, te sprawy, bardzo niefajna rzecz, więc uważnie z kleszczami. Wiecie co, słyszałem, że motyw wyrywania mu tych żuwaczek, wiecie, pensetą, chwycenia konkretnie, wyciągnięcia jednym szybkim ruchem, ponoć jest okej. Inna metoda mówiła, że trzeba wziąć wacik, nasączyć spirytusem i kręcić po prostu ruchami powolnymi, konkretnie cały czas w jedną stronę do momentu, aż wyjdzie, czyli nie przestawać, nie odwracać i tak dalej, tylko cały czas kręcić i on w końcu sam wyjdzie, żeby nie dać mu szansy odpoczynku, wtedy on się nie zżyga do środka. Takie teorie słyszałem. Ale najlepiej, jak macie możliwość, to po prostu idźcie na pogotowie i babka i tam pielęgniarka czy tam lekarka na pogotowiu, czy na jakimś SOR-ze czy coś, bez problemu wam to wyciągnie. Więc to jest chyba taka najbardziej reliable rzecz, ale zajebiście odeszliśmy od tematu. Więc te małe kleszcze, czyli orbaliski, podobnie jak te nasze kleszcze, tylko one nie wymiotują się, próbuję je zdjąć, tylko one wytwarzają w swoich ciałach chemikalia i te chemikalia pompują, właśnie jak kleszcze wymiotują, one pompują te chemikalia do ciała użytkownika. Im więcej mocy dostaną, czyli im większą moc wygeneruje użytkownik, one mocno pochłaniają i wciskają z powrotem, produkują więcej tych chemikaliów i wciskają je do ciała. Te chemikalia strasznie pobudzają, zwiększają możliwości ciała człowieka i tak dalej, i tak dalej. Więc to właśnie na tej zasadzie taka symbioza, niekoniecznie do końca fajna i zaplanowana, ale taka symbioza właśnie była kluczem po prostu potęgi Freedona Nada i w tym momencie Darth Bane właśnie tą potęgę w postaci orbalisków zyskał. Ponadto orbaliski rozmnażały się chyba dosyć, tak wiecie, bezpłciowo, tak przez pączkowanie, czy jak to tam nazwać. Więc te orbaliski nie dość, że rosły, to jeszcze pojawiały się nowe osobniki z tych większych już i one znowu się wgryzały i stopniowo pokrywając całe ciało użytkownika. Bane jednakowoż znalazł sposób na zatrzymanie poniekąd tego procesu. Musiał nosić specjalne rękawice, specjalne buty i specjalny tutaj taki jakby, kurczę, nie to hełm, czy to jakąś taką obruszkę, czy coś. Te rzeczy hamowały rozwój tych orbalisków. Chodziło o to, żeby mieć wolne ręce, żeby można było walczyć mieczem świetnym, czy nie wiem, chociażby podrzetrzeć się na kiblu. Stopy, no też fajnie by było mieć wolne, to tak jakoś analogicznie do rąk. No i głowa, tak? Bo kiedy orbaliski wejdą nam na głowę, na twarz, to po prostu zasłonią nam twarz i się udusimy, bo nie będziemy mogli oddychać. Także tak, tych orbalisków nie dało się ściągnąć, nie dało się ich skrzywdzić nawet mieczem świetnym, więc stanowiły zajebistą, świetną po prostu ochronę. Dzięki temu Bane mógł stać się takim tankiem, wiecie, w walce. Nie musiał przejmować się tym, że ktoś walnie go mieczem świetnym, czy strzeli w niego blasterem, bo po prostu ten pocisk się tam odbijał, tak? Orbaliski nie, absolutnie nie, pozostawały niewrażliwe na to. Więc taką oto zajebistą ochronę zyskał Bane. Później była piękna akcja z tym, że planeta, na której był Bane, właściwie była księżycem, czy był drugi tam księżyc, to były planeta i księżyc tak bardzo blisko, miały tak bardzo bliskie orbity, że momentami mieszały się ich atmosfery. To jest w ogóle boom, nie? Że coś takiego może istnieć. Pytanie, czy to, przypuszczam, że taki stan po prostu po iluś tam tysiącach lat po prostu spowoduje, że te planety na siebie spadną, jednakowoż. Nie trwało to tak od razu i jakby ten układ przez jakiś tam czas funkcjonował właśnie jak tam właściwie Freedon Nad to żył dużo, dużo wcześniej, za czasów Starej Republiki, a tutaj Bane 2500 lat później, czy tam prawie 3000 lat później, czyli te planety jakoś były w jakiś sposób stabilne. Nieważne, jest piękna akcja, gdzie on najpierw łapie takiego wielkiego, kurde, ptakolota, stworzenie latające jakieś ogromne, ujarzmia je i leci w stronę, wiecie, tego księżyca, czy to była planeta. W momencie, kiedy atmosfery się zaczynają mieszać, dzięki temu przelecieć z jednej planety na drugą planetę, używając tylko i wyłącznie stworzenia latającego. Przedostał się akurat w momencie, kiedy na tej drugiej planecie, czy księżycu, nieważne, znajdowała się Rain, osaczona przez jakiś tam, bo ona właściwie tym statkiem doleciała, tylko doleciała na tą drugą planetę, nie tam, gdzie był grobowiec Freedona Nada, tylko na tą drugą planetę, tam
tam wylądowała i została zaatakowana przez jakiś tam ziemieszków lokalnych i tak dalej. Tu Bane wpada, bum, 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 wszystkiego rozpierdziela. Mówi, widzisz, jestem zajebisty, być moją uczennicą. Yeah. I to jest sam początek książki. Ale myślę, że warto tutaj nakreślić tą całą sytuację. Też podczas tego początku dowiadujemy się my i Zana dowiaduje się bardzo dużo właśnie o zasadzie dwóch, o tym, jakie relacje powinny być między uczniem a mistrzem, tak? Że ona zawsze powinna próbować przechytrzyć swojego mistrza, z drugiej strony ona zawsze powinna też być mu posłuszna i wiele rzeczy, które potencjalnie wydają się niewłaściwe, tak? Jak na przykład zdradzenie swojej tożsamości jakimś tam osobom, no nie powinno być, tak? Bo Bane mówi, słuchaj, my lordowie Sithów musimy żyć w ukryciu, musi nas być tylko dwóch, uczeń mistrz, musimy żyć w ukryciu i z ukrycia próbować rozpierdzielić republikę, tak? A tu nagle pojawiamy się, mówimy, że jesteśmy lordem Sithów, wyciągamy miecz świetny, rzucamy przedmiotami na lewo i prawo, błyskawice z palców, a później puszczamy ludzi wolno, o co chodzi, tak? A Bane mówi, spokojnie, to jest taki distraction, jak się to mówi, tak? Czyli odwrócenie troszeczkę uwagi. Jeżeli pozwolimy zobaczyć nas ludziom, którzy nie są pewni, nie są zaufani, tak? Bo to byli ludziom akurat, że oni tak Bane puścił wolno, to byli szabrownicy. Jeżeli tych szabrowników zostawimy, była resztka z Imperium, później złapie ich Republika, oni opowiedzą taką bajeczkę, to ci pomyślą, no kurde, zwariowali, no porąbani są i to tak naprawdę robi większą przykrywkę niż jakbyśmy ich nie zostawili. No i mniej więcej te różne takie zasady on tłumaczy Zana, że nie wszystko jest takie, jak wygląda na pierwszy rzut oka, tak? Nie wszystko jest czarne i białe. Czasem tutaj właśnie jak to nasz pan, ja nie wiem, on kiedyś był premierem, teraz już nie jest chyba, nie jest premierem, kim on jest właściwie? Mówię o Kaczyńskim, nie? Że nikt nam nie powie, że białe jest białe, a czarne jest czarne. I właśnie w tym momencie te słowa mają sens. Te słowa o dziwo tutaj w zasadzie dwóch mają sens. Niemniej jednak tu historia nam się urywa, mija 10 lat. Bane zgromadził ogromne zapasy bogactwa. Niemniej jednak razem z Zana mieszkają sobie na planecie, która się nazywa, poczekajcie, już sobie to znajdę, na planecie Serenno. Żyją sobie na tej planecie bardzo ubogo. Mają obozowisko gdzieś nad jakimś tam stawem czy jeziorkiem z dala od cywilizacji. Żyją sobie na tej planecie i mają obozowisko złożone z paru namiotów. Jego namiot, jej namiot i 5 innych namiotów z zaopatrzeniem, żywnością i tak dalej. Więc żyją praktycznie, wiecie, jak koczownicy, a jednocześnie Bane gromadzi ogromne środki pieniężne, które zostają częściowo z tego, co zostało po Bractwie Ciemności, ale ponadto wytworzył sobie całą siatkę agentów, informatorów, nosicieli i tak dalej, którzy pracują dla niego i pogłębiają tak naprawdę bogactwo i równocześnie szukając też jakichś reliktów dawnych Sithów, bo Bane wiedział, że właśnie w starych zapisach, starych zwojach, starych księgach drzemie ogromna moc, albo tak naprawdę wskazówki do tego, jak tą moc zdobyć. I właściwie w każdej części jest jeden grobowiec, który oni odnajdują i wiecie, grobowiec kogoś tam kogoś, gdzie jest zaklęta ogromna moc, którą akurat Bane chce pozyskać. No i okej, ruszając dalej naszą historię zawiłą, pomijam tutaj wiele wątków. Pomijam cały wątek z Jedi, z jednym chłopakiem, który nazywa się Johun chyba, ale jakoś tam się później nazywa Darowitem, już nieważne, on w każdym razie jest kuzynem Rein. Pamiętacie tą jaskinię z tą kulą, z duszami, o której mówiłem? Ten chłopak tam się znalazł i Rein odcięła mu rękę tylko dlatego, żeby właściwie Bane go nie zabił. Ale pomijam tutaj ten wątek, pomijam wątek też jednego Jedi, który tutaj w tej całej historii jest. Dlatego, że skupiamy się tylko na tych postaciach. Dlatego jeżeli chcecie poznać tak naprawdę całą historię głębszą, zachęcam do czytania książek. Proszę bardzo. Więc pomińmy sobie duży, po prostu jakby środkowy fragment książki, bo tutaj się bardzo dużo nie dzieje. W każdym razie Rein jest wysłana przez Bane'a
gdzieś tam, żeby wesprzeć coś w rodzaju takiego małego ruchu oporu na tej chyba planecie Sereno, tak mi się wydaje. Już nie pamiętam, bo później są na Ambrii i to mi się troszeczkę myli, kiedy oni się tam znaleźli, ale nieważne. W każdym razie chyba na tej planecie Sereno. Wśród arystokracji jest pewna taka grupa opozycyjna w podziemiu. To zazwyczaj są właśnie młodzi arystokraci albo synowie, córki arystokratów, przed czym się wzbraniają, przed dołączeniem się do właśnie Republiki, bo ten świat wcześniej był chyba pod władzami Imperium, teraz się dostaje z powrotem pod Republikę, bo już chyba kiedyś tam był, ale im się to nie podoba, są coś w rodzaju taką grupą separatystów. Bane nam wysyła Rain, żeby Rain troszkę im zaczęła pomagać, a później troszeczkę im ich wpuściła w Meliny, żeby tą grupę separatystów też rozwalić. To tak naprawdę miało na celu, wiecie, odwrócenie Republiki, czyli zajęcie Republiki jakimiś tam sprawami mniejszymi, a ukrywanie tak naprawdę własnych śladów, że my, lordowie Sithów, dalej żyjemy i istniejemy, żeby po prostu, wiecie, zajmowali się czymś innym, temat zastępczy, właściwie nasze media w Polsce stosują to non-stop, także chociażby przykład ostatniego tego czarnego protestu, to też była taka, wiecie, kampania, żeby zamydlić. Znaczy ja nie mówię, że to było nieistotne, broń Boże, bo to było istotne, to był bardzo ważny temat, ale to był, wiecie, jeden temat narzucony, żeby przepchnąć ci chcemy jakiś inny. Na szczęście ludzie się troszeczkę skapnęli, co się dzieje. Nieważne, wracając, bo tak odchodzę strasznie od tej książki, wracając do tematu książki, Rain jest tam wysłana, trochę im pomaga i tak dalej, i troszeczkę przez przypadek natrafia na, i tutaj ten wątek pominiemy jak, natrafia na Hettona, jeżeli się nie mylę, tak się chyba on nazywał, Hetton, to był stary arystokrata, którego właściwie matka miała obsesję na punkcie właśnie Sithów. I jego matka gromadziła przez lata różne rzeczy, jak również i on jakby kontynuował to, czy to on zaczął, a ona mu to kupowała, no nieważne. W każdym razie ten gość już jest starcem w tym momencie, także jego matka już tam nie żyje, nieważne. Skompletował on całą masę reliktów związanych właśnie z Sithami, jedne bardziej lub mniej przydatne, jedne to tylko jakieś tam, wiecie, pamiątki, ale również ma pełno zwojów, ksiąg i tak dalej. A w tym samym czasie Bane w obozowisku poświęca całe miesiące na stworzenie, uwaga, własnego holokronu. I Bane jest tym po prostu już właściwie opętany na punkcie stworzenia własnego holokronu, czyli na zasadzie właśnie starych mistrzów Sithów, starych lordów Sithów z czasów starej Republiki, jeszcze The Old Republic, czyli starej Republiki. Ci mistrzowie tworzyli własne holokrony, takie piramidki kryształowe, które tam trzeba było specjalnie nasączyć mocą i coś tam włożyć, bla bla bla. Nie będę opisywał tego procesu, no w każdym razie chciał jakby swoją, no nie duszę, ale swojego jakby takiego guida cybernetycznego, swój, wiecie, holo, to jest holokron, tak, czyli swój hologram, jak to się nazywa, chyba tak. Umieszcza się jakby taką wirtualną postać samego siebie w takim holokronie i on może nauczać, wiecie, przyszłe pokolenia. To jest takie, wiecie, na zasadzie z jednej strony zabezpieczenia, żeby gdzieś tam za ileś tam, nie wiem, z 200-300 lat, jeżeli zasada dwóch przestanie dobrze działać, to możliwe, że po prostu któryś z tych uczniów odnajdzie holokron Bane'a i powróci to do świetności. Plus, no to jest taka, wiecie, pozostawienie pamiątki po sobie. Ja byłem, zrobiłem wiele, byłem potężny, tak? Tego chce Bane. I on jest strasznie tym pochłonięty, ale nie jest w stanie wytworzyć tego holokronu. Za każdym razem ta piramidka kryształowa mu się rozpada. I jakby z jednej strony i pewna niewiedza w zakresie tworzenia holokronu Bane'a, a z drugiej strony orbaliski, które w przypływie gniewu, wiecie, w przypływie gniewu on generuje moc, tak? Czy napełniając tą piramidę mocą, musi bardzo ostrożnie sterować, bo jeżeli przedobrzy, to orbaliski zaczną pompować mu te chemikalia, toksyny do środka. W tym momencie jego ciało praktycznie całe już pokryte jest, poza właśnie stopami, rękoma i głową, które sobie zabezpieczył. Jego ciało już w całości pokryte jest tymi orbaliskami, jest ich naprawdę wiele, więc po prostu mu to strasznie przeszkadza w zarządzaniu mocą i tutaj, żeby stworzyć tą piramidę, za każdym razem mu się to po prostu rozpada.
Natomiast, tak jak mówiłem, Zana trafiła na tego Hetona i on znajduje, ma jakiś tam chip czy coś takiego z informacjami o, uwaga, grobowcu Belidarcu. To też była Lord Sithów. Co najśmieszniejsze, jej grobowiec znajduje się na planecie Typhoon. Planeta Typhoon jest przesiąknięta mocą, ale jasną stroną mocy. I tak naprawdę na Typhoona mówiło się kiedyś w Starej Republice kolebką Jedi. I kiedy gramy sobie w grę The Old Republic, do której was serdecznie zachęcam i gdzieś tutaj dostaniecie, wiecie, playlistę na pewno na końcu, czy w tej karcie i tak jak mówiłem na początku filmu, macie odnośnik do mojej serii ze Star Wars The Old Republic. Typhoon to jest początkowa planeta dla Jedi Consulara i Jedi Knighta, bo właśnie jest to taka kolebka Jedi, stamtąd pochodzą, ale w czasach Baina, które przypominam są 2500 po Starej Republice, 2500 lat po Starej Republice, no to planeta Typhoon została troszeczkę, wiecie, ogołocona, przestało funkcjonować tam życie, generalnie to jest tylko ten kawałek skały w tym momencie i znajduje się bardzo blisko wielu krążących wokół siebie czarnych dziur, więc dostanie się tam jest strasznie masakrycznie przerąbane. Tak jak mówię, no wszechświat się zmienia i z czasem, i wiecie, 2,5 tysiąca lat minęło, coś tam się poprzestawiało. No, w każdym razie tam znajduje się grobowiec Belidarcu, to była też Lord Sithów, która miała dużą wiedzę w zakresie alchemii. I ona stworzyła sobie, słuchajcie, armię, słuchajcie, takich, powiedzmy, trochę cyborgów czy coś. Najbardziej bym to przyrównał... Kurczę, był taki film z Donaldem Sutherlandem i wielokrotnie już o nim wspominałem na tym kanale i nigdy nie pamiętam. Tam było coś takiego, że jakby nie tyle technologia kosmitów, co kosmici byli jakby programami cybernetycznymi, dostali się na jakiś tam statek, na okręt marynarki wojennej i zaczęli przejmować to, później zaczęli sobie, wiecie, zabijać ludzi, cybernetyzować ich... w takie, wiecie, pół ludzie, pół maszyny, coś takiego właśnie zrobiła Belidarcu, czy właściwie w Quake'u tak jest, Quake Wars, w tym uniwersum też jest podobne, no Quake Wars chyba najbardziej, tam jest podobne, no w każdym razie takie pół ludzie, pół maszyny, w każdym razie ona coś takiego sobie zrobiła, taką armię, no po tylu tysiącach lat, no to wiecie, jak Bane tam wszedł, zobaczył, okej, te maszyny no są, ale to co zostało z ciał to już niewiele, aczkolwiek ta armia i tak działała, mniej więcej, ale Bane jakby nie miał problemu z rozwaleniem tej armii. Bane oczywiście się tam udaje, tak? Po co on tam chciał pójść, bo nie interesowała go ta cała armia, ale interesowała go możliwość skończenia właśnie stworzenia swojego holokronu i Belidarcu miała informację o tym, ale informacje właściwie zostały zawarte w jej holokronie, który był oczywiście w tym grobowcu, o którym w tym momencie mówiłem. I tutaj, tak jak mówię, pomijam dużą część, bo na przykład Rain musiała, słuchajcie, przefarbować włosy i polecieć na Coruscant do biblioteki Jedi, udawać Jedi i przy okazji maskować swoją ciemną stronę mocy przed mistrzami Jedi, żeby wejść do biblioteki i wykraść koordynaty planety Typhoon, bo tak jak mówię, ciężko było się tam dostać. W międzyczasie ten cały motyw z jej kuzynem i tym drugim Jedi gdzieś tam jest, oni się też tutaj spotykają i tak dalej, i tak dalej. Właściwie wtedy na Coruscant się spotykają, ona porywa tego Johuna, który właściwie wiedział, że Lord Sithów tak naprawdę istnieje. Przekazał te informacje Jedi, ale ona go w tym momencie stamtąd porywa. I lecą sobie na tego całego Typhoona i wszystko jest spoko. Bane już wyrywa ten holokron i w tym momencie właśnie dochodzi do walki. Dlatego, że ten cały wątek z Jedi, który, tak jak mówię, pominąłem, tutaj nagle nam się pojawia. Dlatego, że ten Jedi jadąc śladem po prostu, wiecie, zobaczył, że tak, był ten Johu, nagle on zniknął. Ostatnio widział się z tą i tą babką. Ta babka, okazuje się, że ta Jedi jest w ogóle na drugim końcu galaktyki tak naprawdę. Co ona tu w ogóle robiła? Znaczy ona powiedziała, że przyleciała i w ogóle coś tam, ale coś to podejrzane. Skoro widzieliście ostatnio, to coś
musieli zrobić. No i tutaj Zana popełniła błąd i zostawiła kartę taką z danymi w komputerze. Oni zobaczyli, aha, ostatnio przeglądali, gdzie jest planeta Typhoon, lecimy na Typhoon. No i ten Jedi zebrał sobie tam grupkę innych Jedi. No i dochodzi do epickiej tak naprawdę walki, gdzie mamy z Zana i Baina walczącego ramię w ramię z chyba czterema Jedi. Czy pięcioma? Chyba czterema Jedi. Z czego jeden z tych Jedi nie był osobą walczącą mieczami świetnymi, ale generował jakby taką, wiecie, pozytywną energię i tak dalej. Więc on tak naprawdę boostował, tak można powiedzieć, boostował tych pozostałych Jedi i dawał im, wiecie, oni mieli ogromny przepływ mocy, bardzo dobrze się czuli, bardzo byli sprawni fizycznie i tak dalej. I to przeszkadzało tak naprawdę w walce Bainowej, więc Bain postanowił rzucić się na ten cel jako pierwszy. No i ta walka, nie będę wam jej tam całej przytaczał, aczkolwiek jest dosyć epicka. I Bane, nie wiem czy wam o tym wspominałem, Bane umie używać, to jest właśnie istotne, Bane bazuje na mocy w dużej mierze i umie używać tych, wiecie, piorunów, z fioletowych piorunów z palców, tak jak na przykład tam, wiecie, Palpatine, tak, umiał tego używać. Nie każdy Lord Sithów to umie. On tego umiał używać. Zana natomiast ona nie była dobra, bardzo silna jakoś tam mocą i nie była dobra w walce, znaczy była, wyćwiczyła się w walce mieczem świetnym, takim dwustronnym, na tej zasadzie, że miała świetną obronę i nikt nie był się w stanie przebić przez obronę i Zana, właśnie jak ona machała tym dual wieldingowym mieczem. Nie, dual wielding to jak się miał w dwóch rękach, to był dwustronny taki długi miecz, tak jak Darth Maul miał. Umiała się tym świetnie bronić, nie bardzo umiała tym walczyć i ona właśnie tak polegała troszeczkę na tym, że Bane zabije ich, jej pomoże z jej celem, bo ona się tylko będzie bronić, natomiast wielki potencjał Zana polegał na magii Sithu, w której Bane absolutnie nie umiał dotknąć, absolutnie nie umiał nic zrobić, jeżeli chodzi o magię Sithów, natomiast ona bardzo dobrze i potrafiła wytworzyć głęboką, ogromną iluzję w człowieku, dzięki czemu no, doprowadziła niejednego do szaleństwa. I tutaj, tak jak mówiłem, właśnie mamy ten motyw, że Bane używa piorunów. On już w momencie, kiedy już wykańcza tych wszystkich Jedi, wykańcza tych wszystkich Jedi i jest na skraju takiego, wiecie, szaleństwa, bo te orbaliski cały czas pompują mu te toksyny, te chemikalia do ciała, on już po prostu jest taki, już za chwilę wszystko rozpierdzieli. I w tym momencie pamiętacie o tym Jedi, który mówiłem, że bazował tylko na boostowaniu innych? On potrafił już zrobić jeszcze jedną rzecz, potrafił stworzyć kokon mocy, który był nie do przebicia. I kiedy Bane szykował po prostu te wszystkie te swoje, wiecie, pioruny, żeby po prostu zabić wszystkich i wszystko, w tym momencie ten gość złapał go tam, bo on już leżał na ziemi, złapał go za kostkę, stworzył taki kokon mocy. Pioruny się odbiły od tego kokona mocy, zabijając oczywiście tego Jedi i poważnie paraliżując Baina. Do tego stopnia, że jego skóra została zwęglona, niektóre orbaliski umarły, bo okazało się, że orbaliski mają jedną malutką, po prostu taką malusieńką dziureczkę tutaj na karku z tyłu. Jeżeli tam się uda trafić prądem, to one puszczają. O czym później się jakby dowiadujemy w książce, ale nieważne. I usmażył parę orbalisków, usmażył sam siebie i w takim ogromnie ciężkim stanie Zana zobaczyła, co się stało i zabrała go do naszego znajomego z pierwszej części, właśnie na planetę Ambrię, do tego całego uzdrowiciela, który nazywał się Caleb. I wiecie, po raz kolejny mówi: Calebie, teraz ty pomożesz jeszcze raz mojemu mistrzowi. Jak Caleb mówi: nie, znowu to samo. I tutaj jest też bardzo ciekawe zakończenie, nie będę go absolutnie zdradzał, na tym sobie zakończymy naszą historię, w jaki sposób Zana uratowała, no bo ciężko się nie domyślić, skoro jest w trzeciej części, Zana uratowała właśnie Caleba. Możecie sobie snuć teorię, jeżeli nie czytaliście książki, na podstawie tego, co mówiłem, bo pokazałem wam parę hintów, na przykład w czym Zana była dobra, więc i w jaki sposób, no to tak jak mówię, dałem wam parę hintów, więc możecie sobie jakieś tam teorie wysnuć. Tutaj zakończymy vloga, dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało, jak tak to pamiętajcie, żeby zdać kciuki w górę, no chyba, że się nie podobało, ale liczę, że się podobało. Piszcie komentarze, postaram się nagrać teraz od razu Dynastię Zła jako drugi film, tak żeby za tydzień też również był.
I w tym odcinku to tyle. Dziękuję wam serdecznie. Tu macie te karty latające, tam możecie sobie kliknąć i przejść do mojej serii Star Wars The Old Republic albo do innych vlogów książkowych, właśnie całą tam serię gdzieś macie, w tym i się też pojawia. Subskrybujcie kanał, lajki, te tages. Obczajcie, że linki w opisie. Macie tam mojego Instagrama, macie tam mojego Facebooka, wszystko jest. Trzymajcie się, do usłyszenia i zobaczenia w kolejnym odcineczku. Bye, bye.